Choć poniedziałkowy raport krajowy o nowych zakażeniach zdaje się być bardzo optymistyczny, to ten lokalny znacznie mniej. Według portalu gov.pl w całym kraju odnotowano w ciągu minionej doby zaledwie 4423 nowe zakażenia. Tymczasem w niedzielę w Suwałkach nowych infekcji odnotowano aż 41. Jeśli do tego doliczyć 15 nowych zakażeń z powiatu ziemskiego, to powinniśmy być dalecy od optymizmu, który mógł się pojawić po raportach opublikowanych w sobotę i niedzielę. Wprawdzie według rządowych statystyk ostatniej doby nie odnotowano na naszym terenie zgonów, to w poprzednie dwa dni na skutek SARS-CoV-2 zmarły w Suwałkach 4 osoby. Na szczepionkę przeciwko szalejącemu na całym świecie koronawirusowi musimy poczekać jeszcze co najmniej miesiąc. Preparaty wciąż nie uzyskały jeszcze dopuszczenia do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Nawet jeśli stanie się to szybko, to dostawy, dystrybucja, a i sam proces wykonywania szczepień potrwa wiele miesięcy. Jak zapewnia nas rząd, szczepienia nie będą obowiązkowe. Jednocześnie coraz głośniej mówi się o tym, że osoby, które zdecydują się na przyjęcie preparatu, będą mogły liczyć na to, że niektóre z ograniczeń sanitarnych nie będą ich dotyczyły. Czy skłoni to Polaków do poddania się procedurze? Trudno dzisiaj ocenić.